Cześć, witam bardzo serdecznie w kolejnym vlogu. W końcu się vlog pojawił. Dzisiaj zaczynamy od nagrania z telefonu, ale zakupiłem ciekawy aparat, także zobaczycie później w dalszej części, bo jeszcze się baterie ładują, tam wszystko, muszę to wszystko poogarniać. Teraz byliśmy właśnie w Łukowie, biznesy miałem do pozałatwiania, także wracamy do Lublina i mam nadzieję, że bateria się naładowała, także słyszymy się w lepszej jakości, tak mam przynajmniej nadzieję, głosowej, bo mikrofon też ciekawy zainwestuje, więc także mam nadzieję, że będzie w końcu to przyjazne dla oka i ucha. Słuchajcie, no tak, co kupiłem? Kupiłem Lumixa G80, już Wam pokazuję. Łącznie zapłaciłem za niego z torbą i z tym oto mikrofonem, żeby jakość dźwięku była jakaś sensowna. 4000 zł, wydaje mi się, że to jest dość adekwatna cena. To nie jest lustrzanka, tylko to jest bezlusterkowiec. Możliwość nagrywania w 4K, tylko muszę sobie do mojego cudownego starego jak świat laptopa, oczywiście on ma zajebiste parametry, dokupić dysk SSD, bo będzie mulił i nie będzie dało się montować 4K. Jest to dobry aparat, naprawdę zajebisty, z serii Lumix. Lumixy są ogólnie super, stabilizację ma naprawdę świetną, zaraz Wam jeszcze pokażę, jak będzie nagrywał głos, jak będzie nagrywał w ogóle obraz. No będzie to 100 razy lepsze. Dlaczego to kupiłem? Ponieważ kurczę, no jakoś lubię to robić, no, lubię nagrywać jakoś tak bardziej hobbystycznie, w takim kierunku bardziej jakimś tam artystycznym i tak dalej, bawić się montażem i tak dalej. Mikrofon jaki? Mikrofon Rode. Rode też świetna firma, kupiłem ten tańszy za 240 zł, za czym jak on się będzie sprawował, jak będzie źle, no to tam za jakiś czas sobie kupię. Zresztą teraz też szykuje się wyjazd do Chin, to właściwie za niedługo, także tam też chcę jakieś fajne materiały, zdjęcia ogólnie, żeby było to... O, jestem tutaj. Spoko, żeby to po prostu fajnie wyglądało. Do tego taka torba. Jeżeli chodzi o obiektyw, kupiłem go z obiektywem, już tutaj rozpakuję. Tutaj mamy moją myszkę starą jak świat. Z poprzedniej epoki. Także słuchajcie, rozpakowujemy to. To tak, słuchajcie, tak wygląda ten aparat Lumix. Jest w miarę mały, obiektyw jest dość spory, to jest zestawowy obiektyw ze światłem 3,5-5,5, za czym jak to się będzie sprawować, chcę sobie jeszcze kupić jasny obiektyw z światłem 1,4, to nie wiem, kto się zna, kto się nie zna, będzie wiedział, co chodzi, ten kto się zna, kto nie, to nie, po prostu jaśniejszy, żeby można było fajnie w nocy nagrywać, tak po polsku by to powiedzieć. Taką dostałem wiatę, taką przeciwsłoneczną do nagrywania, także to jest spoko, mam nadzieję, że to się wszystko sprawdzi. Statyw sobie też kupiłem, a to statyw Wam zaraz pokażę. Także tak to właśnie wygląda, z obrotowym ekranem, tak bardziej amatorsko, w sensie amatorskie, bardziej amator... mało aparatów tych bardziej profesjonalnych, bo on już jest zaliczany do takiego półprofesjonalnego, no bo jednak naprawdę nagrywa super i ogólnie jest super, tak mogę to jeszcze powiedzieć, mało co nagrywałem jeszcze nim, bawiłem się trochę, to ogólnie czarna magia dla mnie była. Także słuchajcie, tak to wygląda, mamy rozkładany, tutaj mamy obracany ekranik. Dobra, słuchajcie, już więcej nie gadam na ten temat tego aparatu, tylko przejdźmy do po prostu tego, jak to będzie nagrywało i jak obraz będzie wyglądał. Bo teraz nagrywam na przykład iPhone'em 7 i zawsze nagrywałem iPhone'em 7 Plus. Także czas się przerzucić z tego telefonu i będzie to bardziej profesjonalnie wyglądało. Wydaje mi się, że też mi doda takiego, jakby to powiedzieć, doda mi takiej, no kurde, odwagi może do nagrywania w jakichś miejscach, gdzie jest dużo ludzi i tak dalej. Także na pewno w Chinach mi to pomoże, ze względu na to, że i tak ci ludzie nie będą zazwyczaj wiedzieli, o czym ja w ogóle mówię, więc... Także będę się chyba lepiej czuł i może to mi pomoże jakoś tutaj zacząć nagrywać. Dobra, także już kończę gadać, tylko przejdźmy do rzeczy. Także słuchajcie, jak to będzie nagrywać? Ogólnie muszę się nauczyć patrzeć prosto w obiektyw. Tak nagrywa głos i tak nagrywa obraz. Jeszcze muszę się nad ustawieniami tutaj pobawić i pomyśleć, jak to ładnie, fajnie ustawić. Po prostu dopasować tak, żeby to wszystko wyglądało super. No i teraz też staram się, muszę się też nauczyć właśnie patrzenia prosto w obiektyw, nie patrzenia się właśnie w ten... obraz, ekran, ponieważ no to jest takie trochę nieprofesjonalne, także no stabilizacja jest w porządku, ja to trzymam w ręce, więc i tak się może troszeczkę chwiać, już mi ręka boli, bo ciężki jest trochę ten aparat, włącznie z tym mikrofonem, nie ma tragedii, wiadomo, ale też no waży swoje. Słuchajcie, teraz ustawiłem troszeczkę inaczej światło, w sensie odsłoniłem tutaj żaluzję sobie w oknie, czy rolety. No i zobaczmy, jak to będzie wyglądało, wydaje mi się, że spoko. No tak jak mówię, nagrywam na manualnych ustawieniach, ale jeszcze profesjonalistą jakimś nie jestem i nie potrafię tego wszystkiego tak super ustawić, jakby żeby to po prostu było ciekawe. No zbliżenie też działa, no, bo możecie oglądać w ogóle mój ryj w 4K.
Znaczy jeszcze nie, bo jeszcze nie mam tego SSD dysku, także nagram, ale nie zmontuję. Kartę kupiłem super szybką, znaczy kupiłem. Mam ją z kamerki sportowej, też tam było 4K i też chciałem sobie kupić tak, żeby można było z tego korzystać. I kupiłem tą najlepszą, 32 giga za chyba 150 zł, także wiecie, no 32 giga za 150 zł, no to trochę jakby nie patrzeć jest. Także no zobaczymy, co z tego będzie. No mam nadzieję, że to będzie się fajnie oglądało, przyjemnie i jakoś tam większą publikę. Wiem, że też nie mam jakiegoś super zajebiście dużego kanału. Widzów jest, wyświetleń tak naprawdę też nie było, bo to cały inny content, ale kurwa, lubię to robić, może się rozwinie, nie? Także dla samego siebie nawet kupiłem tą strzankę do zabawy, do tego, żeby ogarnąć po prostu ten temat. Fajnie się nagrywa, lubię nagrywać, także spoko. Nie wiem jeszcze, jak ten mikrofon będzie nagrywał od tyłu, w sensie od tyłu, jak jestem z tyłu aparatu, ale to jest właśnie poprzedni, którym powstawały właściwie wszystkie prawie vlogi. Tam jeszcze był poprzednik, jeszcze jego, ale to w każdym razie zawsze był ten iPhone. Czy wiecie, jakby ktoś miał jakieś propozycje, czy używał w ogóle lustrzanki, czy miał styczność z tym, jakby ktoś mógł polecić mi baterię i niekoniecznie, żeby to była oryginalna do tego Lumixa, no bo 250 zł, a powiedzmy kupić za stówę podobnej jakości i tak naprawdę podobnej wytrzymałości, to dajcie znać. To napiszcie też w komentarzu, jak wygląda obraz. Nie wiem, czy coś jeszcze będę nagrywał, czy to będzie taki stricte właśnie ten vlog sam w sobie informacyjny. No ale w każdym razie, jak już to kupiłem, to wydaje mi się, że jest to jakieś potwierdzenie, że ruszę tutaj, będę coś tam nagrywał, więc na tyle, ile będę mógł, na tyle będzie czasu, bo też na studia się dostałem, ale też te całe wakacje są przed nami. Także jak będzie ktoś zainteresowany, bo i tak wam o tym opowiem, kurwa, więc także nieważne, czy ktoś będzie zainteresowany, czy nie, ale opowiem. No, także słuchajcie, to będzie na tyle w tym filmie, także dzięki za uwagę, na razie, piona.